Przyjaciele, pomóżmy się. Ojcze, dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy za to, że Twoje Słowo do nas dociera, że ono wpływa na nas, że jesteśmy wykonawcami Twojego Słowa, że jesteśmy ludźmi, którzy Twoje Słowo traktują poważnie. Duchu Święty, my przyjmujemy Twoją obecność przez Twoje Słowo. My uniżamy nasze myśli, nasze emocje. My ustanawiamy standard Twojej prawdy dla nas teraz. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Ja chcę zacząć dzisiaj od tematu Sądu Bożego. Jest to Hebrajczyków 12 rozdział, wersety od 22 do 24. Mówią tak: lecz wy podeszliście do góry Syjo i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, która przemawia lepiej niż krew Abla. Bóg jest sędzią wszystkich. Sędzia. Ludzie mówią, Bóg nikogo nie sądzi. Sądzi. Bóg jest sędzią. I myślenie, że Bóg sędzią nie jest, to jest myślenie życzeniowe i iluzyjne bardzo. Chcę powiedzieć kilka słów na temat różnic pomiędzy sądami, ponieważ pomiędzy sądami w Starym Testamencie a sądami w Nowym Testamencie. Ja to tylko nakreślam teraz obrazowo. W ogóle zacznę od tego, co to jest sąd. Sąd to jest sprawiedliwa i prawidłowa ocena czyjegoś postępowania. To jest sąd. Ta ocena zawiera w sobie werdykt. A zatem sądzi ktoś, kto posiada autorytet w danej dziedzinie. Nie może sądzić ktoś, kto autorytetu nie posiada. Na przykład kowal nie może osądzić dzieła piekarza. On tego nie może zrobić. Dlaczego kowal nie może osądzić dzieła piekarza? Ponieważ kowal nie jest autorytetem w dziedzinie pieczenia. On może wyrazić swoją subiektywną opinię, czy jemu smakuje to, czy mu nie smakuje, co on o tym myśli. Natomiast jego opinia nie jest sądem. To nie jest sąd. Sądzi tylko ktoś, kto posiada autorytet w jakiejś dziedzinie. Gdzie indziej nie zachodzi reakcja sądu. Wersety, które czytaliśmy przed chwileczką, informują nas, że Bóg jest sędzią wszystkich. Czyli, że to jest główny autorytet, nadrzędny autorytet z prawem ocenienia i wydania werdyktu. Sąd, jak powiedziałem, zawiera w sobie wydanie werdyktu. Czyli to nie jest tylko luźna ocena pod tytułem podoba mi się Twoje zachowanie lub mi się nie podoba, akceptuję go lub nie akceptuję, tylko sędzia to jest ten, który mówi Twoje zachowanie, Twoje postępowanie, Twoja postawa jest wedle mojego prawa, czy też prawa, na którego straży ja stoję, tak? Prawidłowo prawidłowa lub nieprawidłowa. O ile jest prawidłowa, i tutaj bardzo ważna sprawa, która umyka ludziom. Jeśli twoja postawa jest prawidłowa, mówi sędzia do sądzonego, otrzymasz ode mnie nagrodę. Bo sędzia rozdaje nagrodę. Bo wiecie, w naszej mentalności ludzkiej sędzia jest tym, który wypatruje tylko błędy. Ale prawdą o tym, kim jest sędzia, jest to, że sędzia mówi, jeśli wypełniłeś, zrealizowałeś, prawda, czy też postępowałeś zgodnie z prawidłami mojego prawa, otrzymasz nagrodę stosowną do tego. Jeżeli postępowałeś wbrew tym regułom, otrzymasz ode mnie karę. To jest sędzia. Tak postępuje sędzia. Od dzieciństwa mnie sądzono, to ja wiem, co to jest sędzia. O sędziach możecie poczytać w Księdze Sędziów. Kim byli sędziowie? Sędziowie byli powołani do tego, byli powoływani do tego przez pewien okres czasu. Był okres w Izraelu funkcjonowania sędziów, gdzie nie było ustanowionego króla. W tym czasie Izrael nie posiadał władcy. Natomiast byli powoływani przez Boga sędziowie. Sędzia zajmował się ochroną Izraela, tak? On chronił Izraela i on karał uzurpatorów, którzy działali przeciwko Izraelowi. Zazwyczaj byli to przedziwni ludzie, między innymi Samson był sędzią. Jak pamiętacie, sądy Samsona były bardzo ciekawe sądził w ogóle Filistyńczyków, tak? Krótko powiedziawszy, wyżynał ich do nogi. Bo według prawa, którego bronił Samson, Filistyni występowali przeciwko nietykalności pańskiej, którą był Izrael. A zatem każdy, kto występował przeciwko nietykalności pańskiej, winien był śmierci. I Samson w bardzo prosty i praktyczny sposób realizował oto prawo Jahwe, wyżynając Filistyńczyków do nogi. Więc tacy to byli sędziowie. W Starym Testamencie temat sądu jest o tyle ciekawy, a może jeszcze pociągnę temat sądu, samej istoty sądu. Sąd, jeżeli chodzi o przestrzeń serca Boga, jest takim samym elementem, jak każdy element Boga. Czyli Bóg jest prawdą, Bóg jest miłością i Bóg jest sądem. Żeby to dokładnie wyjaśnić, w naszej trójwymiarowej ocenie sytuacji, bo wiecie, że my oceniamy tylko trójwymiarową, my jesteśmy w stanie dostrzec trzy wymiary, bo jesteśmy na tyle płytcy, inaczej, na tyle ograniczeni, że nie możemy sięgnąć po więcej wymiarów. Każda rzecz ma więcej niż trzy wymiary, natomiast my nie widzimy więcej niż trzy wymiary, bo żyjemy w czasie i w tej przestrzeni. I nam się wydaje, że na przykład w tym czasie i w tej przestrzeni, w której żyjemy, to my widzimy doskonale i że u nas 100% to jest 100%. Jak u nas się mówi, że coś jest 100%, to już jest wszystko. I niestety musimy troszeczkę spróbować teraz wyjść poza nasze trójwymiarowe myślenie. Bóg jest ponad 100%. I ponad 100% to jest coś nie do przyjęcia przez nasze ziemskie zmysły. Bo u nas 100% niebieskiego szalika to jest 100% niebieskiego szalika. I tutaj ktoś patrzy na to, ale ile procent ma niebieskiego? 100%. No i nikt nie będzie dyskutował. Ktoś potrzął pewnie. Tam nie ma, że 90%, a 10% żółtego. Prawda? I dla nas 100% to jest całość. Ale my widzimy cząstkowo. Co mówi słowo? Cząstkowe jest wasze poznanie. Cząstkowe. I w ogóle musimy się upokorzyć przed faktem, że widzimy cząstkowo. Einstein doszedł do tych wniosków już pod koniec swojego życia. Zawsze uważał, że czas jest płaski. Ale pod koniec swojego życia doszedł do wniosku, że czas jest falą. Falą. Czas to fala. Ostatnio pokazywałem ludziom w kościele, na czym polega prorokowanie. To jest czas. To jest czas. Tu jest teraźniejszość, tu jest przeszłość, a tu jest przyszłość. Ty sobie jesteś tutaj, żyjesz sobie i uważasz, że czas jest prosty. Idziesz sobie, tam miałeś za sobą rzeczy, tu masz rzeczy przed sobą, prawda? I ty sobie mówisz, o tam się coś wydarzy. Ale czas nie jest prosty. Czas jest falą. Ty jesteś tu i kiedy czas faluje, a ty jesteś otwarty duchowo, to przyszłość dotyka twojego życia. I zaczynasz ją widzieć. Tak działają prorocy. Prorok to nikt więcej niż osoba otwarta duchowo. Bo czas i tak faluje, krótko powiedziawszy. Co mówi Paweł? Chciałbym, abyście wszyscy prorokowali. Jest dla wszystkich? Dla wszystkich. Tak? Dlaczego? Bo wszyscy żyjemy na fali czasu. Czas jest względny, przyjaciele, nie płaski. Względny. Gdybyśmy byli w stanie się poruszać z szybkością ponad 300 000 km/s, to byśmy go zagięli. Tylko, że tak tylko aniołowie latają. I teraz Bóg jest ponad 100%. To jest 100% miłości, ale też 100% sądu. To jest 100% miłości i 100% sądu. Bóg nie może nie być sądem na rzecz bycia miłością, bo On jest w ogóle 100%, tylko że w każdej z dziedzin. W Starym Testamencie rzecz polega na tym, że sąd jest w sposób bezpośredni dotykany przez człowieka. Dlaczego? No bo nie ma ochrony przed tym sądem. W Nowym Przymierzu pojawia się co? Ochrona przed sądem. To nie to, że sąd się skończył, tylko ochrona się pojawiła. Jak ta ochrona ma na imię? Jezus. To Jezus, nasza ochrona, nasza izolacja. Jezus jest jak izolacja na drucie elektrycznym. Przez ten drut elektryczny cały czas płyną 1000 V. Tylko w Starym Testamencie drut był rozizolowany. I każdy człowiek, tak, który poprzez swoje szeregi nieprawości, a każdy popełnia nieprawości, bo Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli, czyli wszyscy błądzą, tak, dotykając tego druta z prądem, tak, był rażony sądem. A w Nowym Przymierzu drut został zaizolowany. I teraz, tak, już się nie dotyka go bezpośrednio, tylko przez izolację. A izolacja daje szybką informację, tato, to nasz chłopak, nasza dziewczyna, nie razimy. Tylko dlatego żyjemy. Tylko dlatego żyjemy, że mamy izolację w niebie, jak mówi święty Jan. A do tych z was, którzy by zgrzeszyli, bracia moi, mówię wam, macie izolatora w niebie, Jezusa Chrystusa. Ten wstawia się za nami, 2 rozdział 1 Koryntian. Taka jest różnica między sądami. Bo sąd był, jest i będzie. Ponieważ to w Nowym Przymierzu, w liście do Hebrajczyków dostajemy informację, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Wszystkim, a nie, że był. Amen? Jest to różnica. Tam nie jest napisane, Bóg był sędzią wszystkich. Jest napisane, Bóg jest sędzią wszystkich. Co ciekawe, to słowo jest, tak? To jest słowo odnoszące się to jest pewnego rodzaju stała, niewypadkowa. Czyli był, jest, będzie, o, coś takiego. To jest to słowo takie greckie. To nawet nie dotyczy stanu teraźniejszego, tylko dotyczy stanu wiecznego. Bóg jest sędzią. I teraz dalej idąc. Ewangelia Jana, 5 rozdział. Ewangelia Jana, 5 rozdział. 22-23. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. I 26-27. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, Tak dał i synowie, by miał żywot sam sobie i dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Więc to widzimy. Bóg, który jest sędzią, co robi? Ceduje swoją władzę sędziowską na kogo? Na Jezusa. I Bóg mówi tak. Jezus, ja już nie sądzę. Teraz sądzisz Ty. To już Ty sądzisz teraz. Mamy nowe przymierze, tak? I teraz rodzi się Jezus. I teraz On jest oddelegowany przez Boga Ojca jako sąd. Czyli z jednej strony Jezus nas izoluje od śmiertelnego uderzenia prądu Boga. Prawda? Z drugiej strony jest sędzią dla nas. A więc nadal, tak? Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z sądem, acz jest to już sąd innego rodzaju, bo jest to sąd, który nas co? Nie zabija. Widzimy, ten pierwotny sąd Ojca jest zabójczy. W Starym Testamencie krew się leje, w Nowym Testamencie jest izolacja, lecz okazuje się, że ta izolacja jest oddelegowanym sędzią. Czyli nadal sędzia istnieje. A więc Bóg Ojciec przekazał całą władzę sądzenia Jezusowi. I czytamy dalej Ewangelia Jana, 12 rozdział, 47-48. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, mówi Jezus, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Co widzimy? Kolejną reakcję ewolucji sądu w Nowym Przymierzu. Jezus mówi tak. Tak, Ojcze, przyjmuję od Ciebie delegaturę sądową. I teraz, ponieważ posiada całą tą delegaturę, ustanawia formułę wykonawczą sądu. Jak wiecie, są różne kodeksy. Jest kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy. Możemy powiedzieć tak, że Bóg to kodeks karny, Bóg Ojciec. Możemy powiedzieć, że Jezus to kodeks postępowania karnego. I musimy uznać, że słowo wypowiedziane przez Jezusa, czyli prawda Boża, to kodeks karny wykonawczy. I musimy to zobaczyć. Oto tak wykonany dzisiaj jest jakby delegowany sąd. Krótko powiedziawszy. Kto nie trzyma się prawdy Bożej, wchodzi pod sąd. Czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba. Oto taka delegatura. Nie ginie, nie jest wytracony, o tym będziemy sobie za chwileczkę rozmawiać, natomiast zaczyna działać w systemie bycia osądzonym. Słowo go sądzi. Kryteria sądu Bożego. Sąd Boży opiera się na 4 kryteriach. Pierwsze kryterium, nie będę tego już czytał, jest w liście do Rzymian 2:2. Bóg sądzi według prawdy. Czyli prawda jest fundamentalną ustawą królestwa. Bóg nie sądzi wedle widzimisię, wedle humoru. On sądzi według prawdy. Czyli najpierw, tak, jest informacja o tym, że głównym atrybutem jest prawda. Prawda Ciebie sądzi. Jeśli nie chodzisz w prawdzie, nie trzymasz się prawdy, jesteś pod moim sądem. Druga rzecz, list do Rzymian 2:6 pokazuje nam, że Bóg sądzi według uczynków. A więc pierwsza rzecz według prawdy, druga rzecz według uczynków opartych na owej prawdzie, czy też, przestrzegają tej prawdy, czy też nie przestrzegają. Trzecia rzecz, list do Rzymian 2:11 pokazuje nam, że Bóg sądzi bez względu na osobę. Czyli On nie ma względu na osobę. A zatem nieważne, kto jest nawrócony, czy kto nie jest nawrócony. Nieważne to jest. Niektórzy w ogóle myślą tak, ja jestem nawrócony, mogę nie trzymać się prawdy. Nic mi nie będzie. Ja mówię, nie żal. Nie żal. To, że jesteś nawrócony do Boga, wypełniony duchem świętym, uważasz, że się nie obejmują kryteria prawdy. Nie ma to żadnego znaczenia. I czwarta kryterium, według stopnia poznania dostępnego sądzonemu, co jest opisane w liście do Rzymian 2:12 i Ewangelii Łukasza 12:48. Według stopnia poznania dostępnego sądzonemu. Krótko powiedziawszy, człowiek jest sądzony według tego, ile posiadł poznania. Nie dlatego, że nie chciał. Znaczy inaczej, jak ktoś nie chciał posiąść poznania, to go nie obowiązuje. Ale jak ktoś na przykład nie mógł. Dam Ci prosty przykład. Jest w domu kaleka osoba, nie ma internetu, ona nigdy nie słyszała pełnej Ewangelii, ma w domu Biblię. Ona tylko i wyłącznie będzie sądzona. Ona nie chodzi do kościoła, ona nie słucha nauczeń. Ona się nawróciła w duszy. Ona nie zna żadnego wierzącego. Jej poznanie jest takie, a nie inne. Jej działania są takie, a nie inne. Ona będzie sądzona na podstawie swojego poznania. Zupełnie inaczej będzie sądzona ta osoba, tak, niż ja. Komu więcej dano? Proste. Zobaczcie, tu nie ma demokracji. Ta babunia, która poznała Jezusa, poczytała swoją starą Biblię i ona nic nie wiedziała o wymianie krzyżowej, ona nie rozumiała różnych rzeczy. Ona zupełnie inaczej będzie sądzona niż ja. Zupełnie. Ja, który jestem charyzmatykiem, wypełnionym Duchem Świętym, posiadam głębokie poznanie, głębokie objawienia, funkcjonuję w życiu Kościoła, jestem na niwie Bożej, zupełnie innymi kryteriami będę sądzony. Dlatego ja się śmieję, jak ludzie mówią, Panie, chcę więcej. Ja mówię do człowieka, przecież wiesz, że jak chcesz więcej, to cięższy sąd będziesz miał. Ale, no co ale? Chłopie, masz Biblię? Kup sobie Biblię i poczytaj. Się dowiesz. To proste rzeczy są, prościutkie. Rozumiecie? Tylko to się, charyzmatycy to nie chcą o tym rozmawiać. My jesteśmy pod łaską. I dobrze, przechodzimy dalej. Rodzaje sądów bożych. Pierwsza rzecz podstawowa, opisana w liście do Rzymian 8:2-3. Sąd nad ludzkością wylany na Chrystusa. Pierwszy element sądu. On już się wydarzył. Wszystkie sądy, które widzimy w Starym Testamencie, były wymuszone przez ludzi poprzez ich zachowania. Prawdą jest to, że sąd Boży nie polegał na tym, tak jak wcześniej powiedziałem, że Bóg wydawał jakieś werdykty, rzucał klątwami czy karami. Nie. To ludzie poprzez swoje bezbożne zachowanie dotykali tego rozizolowanego drutu Bożego Sądu. Krótko powiedziawszy, sami się sądzili poprzez swoje niecne uczynki, swoje zachowania bezbożne. Ponieważ ten sąd po prostu był. Ich niecne zachowania ściągały sąd według prawa przyciągania. Rozumiesz? Tak jakby pioruny ściągali na siebie. Na tym polega sąd Boży. Nie na tym, że on rękę wyciągał, mordował tych ludzi, coś tam robił. Nie. Oczywistą rzeczą jest, że we wszystkich patologiach uczestniczy diabeł, ponieważ to jest postać, która w tym wszystkim się turla, tarza i żeruje sobie na tym, prawda? W Starym Testamencie, tu zupełnie abstrahując od tematu, bo chcę Wam też pokazać, jak w Starym Testamencie szatana możecie zobaczyć. Bo wiecie, że w Starym Testamencie są bardzo nikłe opisy szatana. Tam nie ma pojęcia, tu to szatan, tam szatan. To są bardzo takie małe, tam Księdze Hioba, coś napisane. Takie bardzo, bardzo drobne rzeczy. Ale co? Widać działania demoniczne w narodach różnych. Są narody. Narody. Asyryjczycy, Filistyńczycy, to są siły demoniczne. Midianczycy, to w ogóle to wszystko, to tam działają siły demoniczne i tam się ogląda działania tych sił demonicznych. Prawda? To jest to. A więc widzimy, że tak to wyglądało. Bóg nie mógł nie osądzać, ponieważ sąd jest częścią Jego osoby. Jeszcze raz to powtarzam. Żeby chronić ludzi przed Jego sądem. Zszedł na ziemię jako Jezus i wylał cały swój gniew na siebie samego. Czyli widzimy, że w Nowym Przymierzu Bóg dokonuje pierwszego uderzenia sądu na siebie samego. Czemu On siebie osądza jako człowieka? Żebyśmy my osądzeni nie byli. Zasada pierwsza, do dzisiaj uznawana przez większości państw na świecie. Prawo nie działa wstecz. Bardzo ważna zasada. Krótko powiedziawszy, człowiek raz osądzony za dane przestępstwo nie może być za to przestępstwo drugi raz osądzony. Rozumiecie? Wiecie, skąd to wzięły sądy na świecie? Z Biblii. To jest czysto biblijna informacja. Jezus został osądzony i już żaden inny człowiek nie będzie osądzony za swoje grzechy. Dzisiaj ludzie idą do piekła nie dlatego, że są grzesznikami, tylko dlatego, że nie przyjęli zastępczej ofiary Jezusa. Wiecie, że do piekła się nie idzie dlatego, że się morduje, gwałci czy coś innego. Idzie się za jeden grzech. Nie za grzechy. Za grzechy się nie idzie do piekła żadnego. Do piekła się idzie, bo się nie przyjęło Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Bo Jezus umarł za wszystkich. Dzisiaj ludzie, jak ktoś, kto się nie nawraca, to jest jego prywatny dramat. To jest jego prywatny dramat. Bo nawrócić się może każdy. Nie ma ludzi predysponowanych do nawrócenia. Wiecie, my nie jesteśmy kalwinami, kalwinistami, którzy twierdzą, że istnieje predestynacja, bardzo źle pojmowana na podstawie Pisma Świętego. Bóg tych wybrał, tam tych nie wybrał. Wiecie, nie mam o tym czasu mówić, ale kiedyś wam o tym powiem. To jest stek bzdur. Boże serce definiuje bardzo jasno informacja tego rodzaju. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I na tej ziemi, drodzy przyjaciele, nie ma ani jednego człowieka, który jeżeli szuka Boga, to go nie znajdzie. O tym mówiłem wczoraj. Można być debilem do potęgi N i znaleźć Boga. Rozumiecie? Ludzie będący w ciężkich schizofreniach spotykają się z Jezusem. Ludzie w śpiączkach spotykają się z Jezusem. Osobiście, tak? Mówiłem wam o tym. Mówiłem wam o tym, jak był człowiekiem ze śpiączką? Zadzwonił do mnie znajomy i mówi do mnie, teść mój jest w śpiączce. A ja miałem inspirację i mówię do niego tak. Będziesz mu teraz głosił Ewangelię. A on mówi, ale on jest w śpiączce. Ja mówię, ale duch jego nie śpi. Bo duch to nie jest psychika. Śpi jego psychika i śpi jego ciało. Jest wyłączony, ale duch jego nie śpi. I mówię, teraz będziesz mu głosił Chrystusa. I powiesz do niego tak. Po imieniu mu powiesz, tato. Jeśli przyjmujesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to daj mi znak. I on leżał, on mu powiedział Ewangelię, powiedział daj mi znak. Ojciec ruszył palcem. I odszedł. Zbawiony. W śpiączce się przyjmuje Jezusa. Jezusa przyjmują małe dzieci. To w ogóle to nie tak działa. Rozumiecie? To nie tak działa, jak nam się wielokrotnie wydaje, to potrzeba nie wiadomo czego. Nie, nic nie potrzeba. Dlatego ktoś, kto się nie nawraca, to tylko tego, że się nie chce nawrócić. To mówi, ja nie słyszałem Ewangelii. Ja mówię, chodzisz do kościoła katolickiego? Chodzę, co tydzień. Mówię, to co tydzień masz głoszoną Ewangelię. Taki facet w firance tam stoi, proszę Ciebie, za tym barem i co tydzień mówi Ci Ewangelię. i nie pieprznij, że nie słyszałeś. Dobrze? W każdym kościele katolickim kilka razy dziennie głoszona jest Ewangelia. Rozumiecie? Bardzo proste. I ludzie się rodzą z Bożego Ducha na mszach. Ci, którzy szukają. A ci, którzy nie szukają, to można by w nich Benechinem uderzyć, człowieku, nic by im się nie stało. Byś go rzucił Benechinem, aż by go Benechin zmiótł. Nic by mu nie było, to mu nie wiedział o to kamu. To sam Jezus wyszedł z nieba, wszedł mu na barana, no wtedy by nie wiedział, że to jest niebo. Już dawno temu, wręcz to jest opisane w Ewangelii Łukasza, choćby ktoś z martwych powstał i tak nie uwierzył. Dlaczego? Bo nie chcą, a nie bo nie mogą. Każdy może dzisiaj. Bo sąd został wylany na Jezusa. Bóg Ojciec osądził Syna i skończył temat z gatunkiem Homo sapiens. Homo sapiens, czyli ostatni Adam, ostatni Homo sapiens, tak? On zostaje osądzony sprawiedliwym sądem jako przedstawiciel całej ludzkości, a prawo nie działa wstecz. Do niedawna jeszcze w Meksyku istniało prawo, że ojciec mógł za syna odsiedzieć wyrok. Jeszcze w latach 90. w Polsce możliwe były takie myki, że bogaty przestępca, występując z wolnej stopy, mając iść odsiedzieć jakiś wyrok, a nie będąc wcześniej karanym, brał sobie menela, robił mu dowód osobisty, jeszcze były te dowody osobiste, te zielone, robiło mu się dowód osobisty menelowi. Mówiło się do menela tak. Dostajesz 5000, tak, po wyjściu. Co miesiąc będziesz dostawał paczkę. I menel siedział za niego na przykład 1,5 roku w więzieniu jako on. Bo nigdy nie sprawdzano odcisków palców osób, które zgłaszały się z wolnej stopy do więzienia. Robiono mu dowód na Jan Kowalski i menel jako Jan Kowalski szedł sobie do kurwa. Chłopak w tym czasie nie wyłaniał się, albo chodził na innym nazwisku, zmieniał miejsce zamieszkania, albo wyjeżdżał za granicę, a menel sobie siedział. I co było odbite w aktach? Że Jan Kowalski odsiedział 1,5 roku. Wychodziło się, menel dostawał 5000. Rozumiesz? Był szczęśliwy i zadowolony. Okay? Bo dla menela lepiej było odsiedzieć 1,5 roku w więzieniu, niż na dworcu centralnym się bujać i jeść śmieci. Wszyscy byli szczęśliwi. A Jan Kowalski wychodził z domu. Rozumiesz? I normalnie żył. Bo miał co? Wyrok co? Odsiedziany. Tak działo, tak działa ukaranie kogoś za kogoś. I to zrobił Bóg. Takie coś zrobił. I to jest pierwsza informacja o sądzie Boga. Jezus został osądzony już. Dlatego Bóg nie sądzi dzisiaj ludzi z uwagi na ich grzechy. Takiego czegoś nie ma, że cię na przykład człowiek grzeszy i Bóg go osądza. Takie teksty. Bóg cię pokara. Ja mówię, ty jesteś głupi całkiem. Bóg nie pokara. Bóg nie kara ludzi dzisiaj. Dzisiaj drut jest zaizolowany. Nie zadziwiło was na przykład, dlaczego na przykład Bóg nie ukarał Hitlera nigdy? Albo Stalina, albo Kaddafiego. A? No w ogóle, rozumiesz? Dlaczego? Bo Bóg się nie zajmuje takimi rzeczami dzisiaj. Dzisiaj można takie numery walić, że się w pale nie mieści. W XX wieku było więcej wojen, tak, i rozlewów krwi, niż przez całe życie na świecie. W XX wieku. Wymordowano więcej ludzi. Rozumiecie? W XX wieku. Rozumiecie, co to jest w ogóle, co za historia w ogóle dzisiaj jest? To mówi, tam było tsunami, Pan zesłał tsunami, bo tam pedofilia, bo ja mówię, Pan tsunami zesłał, no Pan zesłał tsunami, czy ty jesteś nienormalny całkiem? Co Pan robi? Tsunami? Nic Panu do ziemi, nic. W ogóle Pan jest do homo sapiens, rozumiecie, o co chodzi? I nie mówią, Pan patrzy z nieba i płacze, jak ludzie grzeszą. Ja mówię, Pan w ogóle nie widzi ludzi. Mówi, czy to kiedyś ktoś? A co Pan widzi? Ja mówię, Jezusa. Bóg Ojciec widzi tylko Jezusa. Ludzie to mają takie w ogóle pojęcie, rozumiem, o tych rzeczach, jak świnia o balecie. Rozumiem, to człowieku. Bóg obserwuje go, bo Bóg go widzi, on tam coś źle robi, to Bóg mu po pazurach daje. Wiecie, co to jest? Bóg nie robi takich rzeczy, bo on osądził Jezusa. I Bóg rozprawił się z całym narodem, z całym gatunkiem homo sapiens za pomocą wylania swojego sądu na Jezusa. I koniec. I on już nie sądzi. To już jest zamknięty temat, jeżeli chodzi o sąd Boga nad ludźmi teraz na ziemi. Już nie ma czegoś takiego. Do piekła zatem się nie idzie, dlatego że jest się złym, tak, że jest się nieporządnym, że jest się mordercą, że jest się takim, że jest się nie. Do piekła się idzie, bo się nie oddało życie Jezusowi. Można być bardzo porządnym, bardzo eleganckim, bardzo fajnym. Rozumiecie? Można chodzić do kościoła przez cały czas, tak? I nie oddać życie Jezusowi, się potem idzie do piekła. Tak jak w tym dowcipie. Człowiek idzie do piekła i oprowadza go tam demon zajmujący się oprowadzaniem po piekła świeżo przychodzących. Tutaj jedni tutaj obrazy mają swoje msza, wszystko pięknie. On się pyta tamten, mówi, a to kto to jest? On mówi, to katolicy mają tutaj wszystko, mają swój Watykan, wszystko tutaj, mówi, bawią się dobrze, mówi, dają część obrazu. Tu tam siedzą, Pismo Święte badają, a to baptyści tutaj mają swoje zbory. Mówi, też wszystko jest pięknie, badają słowo cały czas. A tam tak skaczą, a to mówi zielonoświątkowcy, mówi oni tam, wiesz. I w innych językach, mówi, też mają swoją imprezę, także... A tamten mówi na końcu, a ten mówi, a to jest człowiek z ruchu wiary, wyznaje, że go tutaj nie ma. Miejsce dla wszystkich jest. Miejsce dla wszystkich. Tak? Jest to w ogóle luźne. W ogóle wiesz. To można być każdym, byle nie oddać życia Jezusowi. Można posiadać każdą naukę, tylko nie pojednać się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Rozumiecie? Ale jak już ktoś się pojednał z Bogiem, tak, to idzie do nieba. Natomiast to musimy wiedzieć jasno i konkretnie. I nigdy nie wolno nam dać się ściemnić, że Bóg nas kara, że Bóg tam kogoś kara, że Bóg ten świat kara. Rozumiecie? Ludzie po obozach siedzieli, tak? Żydzi po obozach. Ja pamiętam, jak czasem programy oglądałem o Żydach, co w obozach byli. Jaki tam był żal w tych ludziach. Gdzie był Bóg? Miał nas bronić. Wiecie, o co chodzi? Żydzi to strasznie przeżywali, wiecie. A, bo to był ich Bóg i on ich nie broni. A oni nie wiedzieli, że Bóg nie broni. Oni nie wiedzieli, że Bóg nie robi takich rzeczy. Nie robi. To nie to. Wiecie, to się wielu ludziom grunt spod nóg usuwa. Że Bóg w ogóle ziemią nie rządzi. On załatwił temat w ogóle, jakby rozsądził temat w ogóle w Chrystusie Jezusie. I to jest opisane w liście do Rzymian 8:2-3. I teraz widzimy drugą rzecz. Sądy Boże w czasie ostatecznym, wyrażające się poprzez samo osądzenie się ludzi. Czyli nowe narodzenie, pokuta, nawracanie się. To jest coś, co się wydarza. Pierwszy list do Koryntian 11:31-32. Czym jest nowe narodzenie? Przyjaciele, no to przecież jest osądzenie samego siebie. Co mówi Paweł? No gdybyście się osądzali, no byście nie byli sądzeni. Czym jest pokutowanie, już jako nawet nowonarodzony z Bożego Ducha człowiek? No czym? Samo osądzenie. Przecież osądzam sam siebie. Postępuję wbrew prawdzie. Postępuję wbrew temu, co powiedział Bóg. Co robię? Na podstawie słowa wyrażam samoosąd. Na tym polega temat sądu Bożego w tej drugiej formule. Czyli w pierwszej widzimy, że cały sąd jest wylany na Jezusa. W drugiej formule widzimy, że ludzie, tak, teraz Oni na podstawie prawdy, biorąc pod uwagę słowo, oni muszą dokonywać samoosądzeń. Którzy jeszcze nie poznali Jezusa, muszą osądzić siebie jako tych, którzy nie poznali Jezusa i że idą do piekła. Ci, którzy już poznali Jezusa, a w jakikolwiek sposób zbaczają z toru Bożego, muszą się osądzić i nawracać. No, zwykłe życie chrześcijańskie, znamy je każdego dnia. I te sądy się wydarzają. Krótko powiedziawszy, kiedy pokutujesz, to się sam sądzisz. Kiedy pokutujesz, to się osądzasz. Normalna rzecz. Powiem więcej. Kiedy zwracasz uwagę komuś, stojąc samemu na prawdzie i posługując się słowem, czyli tą uwolnioną prawdą przez Ciebie, zwracasz komuś uwagę na jego błędne postępowanie, co robisz? No osądzasz go. Wolno. Wręcz jest nakaz. Sądźcie. Jak? Sprawiedliwie. Nakaz. Musisz sądzić. Jeżeli nie osądzisz brata twojego, który robi źle, popełnisz grzech. Proszę, nie osądź. Zrób. Musisz. To twój obowiązek sądzić według prawdy, czyli sprawiedliwie. Chrześcijanie mówią, ja nie będę sądził. Ja mówię, a kto będzie sądził? Kto powie twojemu bratu, że błądzi? To. Brat ma zaciemnione oczy, diabeł go owładnął. Musisz mu powiedzieć, że błądzi. Idąc dalej, kto powie przywódcom, że błądzą? I ja też. Dlatego na mnie pomyje są wylewane. Bo sądzę sprawiedliwie. To sądy Boże. To normalna sprawa. Pytają mnie, czemu osądzasz? Ja mówię, a kto ma to robić? Diabeł potępia. Bóg już nie sądzi. Chrystus jest w niebie. Słowo zostało. W kim? We mnie i w tobie. Oto sędzia jest we mnie. Obowiązek jest. Słowo nie sądźcie. Ono określa stan ludzki, czyli nie wyciągajcie, tak, wniosków na podstawie innej niż prawda Boża. Tam jest mowa o tym, bo to są subiektywne rzeczy. I takie rzeczy są grzechem. Takie grzechy, takie rzeczy są związane z plotką, obmową, potwarzą. Oto są ludzkie sądy. Tu dlatego napisane nie sądźcie. Tak, bo to jest coś, co jest krzywdzące i niszczące. Ale sąd sprawiedliwy to sąd Boży, którym ty musisz operować. Jeśli tego nie robisz, to grzeszysz. Ja chcę być osądzany. W zeszłym miesiącu przyjechałem do Warszawy. Poszedłem na ewangelizację od was. Poszedłem na ewangelizację, bo byłem na ewangelizacji 40 minut. Przyjechała po mnie Agata. Zawinąłem się, pojechałem. Wchodzę w niedzielę do kościoła, podchodzi do mnie lider ewangelizacji i mówi tak: Artur, sam nas tego uczysz, że jak się przychodzi na ewangelizację, to jest się od początku do końca. Ustałem, mówię, tak jest. Ostatni raz, mówię, przepraszam was. Tylko przekroczyłem próg kościoła, od razu zostałem osądzony. Jak? Sprawiedliwie. Kto mnie osądził? Lider, którego sam powołałem. Ja chcę być osądzany, bo to mnie pionuje i tylko debil nie chce być osądzany. Debil, który ma niskie poczucie własnej wartości i dla którego osądzenie jest wprost proporcjonalne ze skrzywdzeniem go. Wiecie, kto się boi sądów? Ludzie, którzy mają niskie poczucie własnej wartości, bo ktoś, kto odnalazł swoją wartość w Chrystusie, to się poddaje sądom i nie boi się sądów. I to jest prawda o człowieku wierzącym. Ja się nie boję sądów. Jeżeli zbłądzę, to chcę, żeby mnie ktoś sprawiedliwie osądził, bo ja nie chcę dalej brnąć w błąd. I to się nazywa pokora. Bo to jest właśnie pokora. Pokora to nie jest jakieś dziwaczne zachowanie, tylko pokora to jest zależność od prawdy Bożej. A pycha to jest niezależność od prawdy Bożej. Ktoś mówi, co Ty mi będziesz mówił? Właśnie dobrze mi mówisz, człowieku. I zawsze mi tak mów. Zawsze mnie sądź, jeżeli jest taka możliwość. Bo sąd jest święty. Chcę, żebyście rozumieli filozofię sądu. Sądy są święte, tak jak miłość jest święta, jak wiara jest święta, jak prawda jest święta, tak sąd jest święty. Czy można przeginać? We wszystkim możesz przeginać, ale nie mówimy o tym, mówimy o czystej formule sądu. Widzimy też trzeci element. I zaczynają się tutaj sądy wieczne. I pierwsza odsłona sądu wiecznego, opisana w pierwszym liście Piotra 4,17. Sąd nad narodami, sąd nad narodzonymi z Bożego Ducha ludźmi. Czyli sąd przed Trybunałem Chrystusowym. Który to jest werset? Pierwszy list Piotra 4,17. Czym jest sąd przed Trybunałem Chrystusowym, czyli sąd nad nowonarodzonymi z Bożego Ducha ludźmi? Jest to sąd ku nagrodom. To sąd ku nagrodom. Miejsce i czas sądu. Słowo Boże mówi, że będzie to w obłokach, czyli tuż za bramą nieba. To jest to, o czym wczoraj mówiłem i kontynuuję to w tym temacie dzisiaj. Ludzie, którzy będą porwani z ziemi oraz ludzie przywołani, ci, którzy byli nieżyjący, ale byli odrodzeni z Bożego Ducha, staną w miejscu, które zwane jest w obłokach, czy też w okręgach niebieskich, zależy od tłumaczenia, ale raczej lepsze tłumaczenie to jest w obłokach. Dokładnie tuż za bramą nieba. I tam otrzymają nowe uwielbione ciała, o których Wam powiedziałem. I w nowych uwielbionych ciałach będą pojedynczo sądzeni. Na ziemi będzie wielki ucisk, a my, oczekując na zejście z Jezusem, będziemy podlegać sądowi zwanemu sądem przed Trybunałem Chrystusowym, czy też inne tłumaczenia mówią przed mównicą Chrystusową. Będzie to sąd ku nagrodom. Zasady tego sądu. To przeczytam 1 Koryntian 3:11-15. Ważna rzecz, bo są tutaj opisane zasady tego sądu. Pierwszy list do Koryntian 3:11-15. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądu bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze, oryginał mówi, nagrodę otrzyma. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. A więc widzimy sąd ku nagrodą. Otrzymujesz nowe ciało, stajesz przed Trybunałem Chrystusowym i zaczyna być ocenione Twoje życie. Chrystus Cię oceni tam. Jakie będą kryteria tego sądu? Po pierwsze, będą trzy kryteria. Motywy. Bardzo ważna rzecz. I teraz Wam mówię bardzo ważną rzecz. Ja Was bardzo proszę, żebyście to głęboko włożyli sobie w serce, bo to dotyczy naszej wieczności. Motywy. Krótko powiedziawszy, każde Twoje dzieło tutaj na ziemi, którego dokonałeś, będzie zbadane, czyli osądzone przez Jezusa na podstawie motywów. Czyli dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego ogłosiłeś Mu Ewangelię? Dlaczego Go uzdrowiłeś? Dlaczego Go wskrzesiłeś? Pierwsze pytanie nie będzie takie. Rozumiesz? Inaczej, nie będzie aplauzów, skrzesiłeś go, uzdrowiłeś. Tylko dlaczego to zrobiłeś? I ty zobaczysz tam swoje motywy. Ogień. Oryginał mówi płomień. No tutaj ogień tłumaczą płomień. Ja nie wiem, co to jest ten płomień. Że płomień to sprawdzi. Płomień to sprawdzi. Ja nie umiem tego określić, co to jest. Największe prawdopodobieństwo jest takie, że to będzie objawione. Jakby ty to zobaczysz. Zobaczysz każdy motyw swojego postępowania. Dlatego jest napisane, zobaczcie, z każdego słowa, które zostanie mi wypowiedziane, którego znacie sprawę. To jest szok w trampkach. My zostaniemy ocenieni na podstawie motywacji. Rozumiesz, dlaczego go objąłeś? Czemu dałeś mu te pieniądze? I możesz być zdziwiony. Na przykład człowiek, który przyprowadzał ludzi do Jezusa, okazuje się, że płomień go oświetli, i Bóg mu pokaże, zobacz, przez pierwsze lata służby przyprowadzałeś ludzi do Jezusa dlatego, że czułeś się niedowartościowany. Nie chciałeś pracować nad swoją duszą. Panie, ale przyprowadziłem 100 osób. Więdzić dziecko moje. Ale wiesz, miałeś złe motywacje. Nie mogę ci tego zaliczyć. To się nie wliczy w twoją koronę, dziecko moje. To jest trudne, co do was teraz mówię, ale chcę, żebyście to zrozumieli. Już nie mówimy o potępieniu, bo nie ma dla nas żadnego potępienia. Mówimy o tym, jaka będzie jakość naszych nagród. A od jakości naszych nagród zależy, wiecie co? Nasza wieczność. Nasza wieczność będzie ściśle związana z podziałem wszechświata między nas. Dostaniesz taką działkę do zarządu, ponieważ wszyscy będziemy zarządcami. Wszyscy. Żaden z nas, przyjaciele, nie będzie kimś innym, tylko zarządcą we wszechświecie. Na jakimś odcinku, na jakiejś przestrzeni. Im lepiej wypadniesz na tym sądzie, tym większa przestrzeń, a zatem wyższy poziom szczęścia będziesz miał w wieczności. Nie patrzmy linearnie, pod tytułem, o, wszyscy będziemy w niebie. Nie, wszyscy będziemy w niebie, tylko niebo, rozumiesz? To w ogóle jest jakaś przejścióweczka. Potem widzimy życie na ziemi, potem widzimy w ogóle nową ziemię z Jeruzalem, które będzie centrum wszechświata. To z tego miejsca będą kosmosy zarządzane. My jesteśmy szkoleni na kadrę niebiańską. Kadrę. Proroczo jest o tym informacja podczas Królestwa Salomona. Pamiętacie, co tam było? Żaden Izraelita nie wykonywał fizycznej pracy. Szok. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest naprawdę jazda o wieczność. Mamy zarządzać narodami. Kim ty myślisz tam będziesz zarządzał? Przyszło ci to kiedyś do głowy? Kim ty będziesz zarządzał tam? To jest bardzo poważna sprawa. Ja już dawno wyrosłem z myślenia, że w kosmosie tylko my jesteśmy. Są rzeczy, które się w ogóle ludziom w pale nie mieszczą. Moja Biblia mówi, że będę zarządzał narodami. Kim? Jakimi narodami? Jak tylko będzie Kościół, tak? I sprawiedliwi Starego Przymierza, którzy też w tym momencie stają się Kościołem. Amen? Diabeł jest w Gehennie, demony są w Gehennie, niezbawieni ludzie są w Gehennie. My się już przestajemy rozmnażać, bo jesteśmy jako aniołowie. Jezus dawno to rozwiązuje. Albowiem w niebie będą jako aniołowie, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. No to kto to będą te narody? Ludzie, my w kosmosie jesteśmy powołani na zarządców. A to nie znaczy, że my sami tu jesteśmy. To jest arogancja. Będziemy rządzić tym, czego jeszcze nie znamy. Rozumiecie? Będziemy w miejscu archaniołów. Tak jak między Lucyfera, Gabriela i Michała został podzielony wszechświat na trzy przestrzenie. I Ziemia była w centrum jednego, którym zarządzał Lucyfer, o tym będę was uczył w przyszłości. To my będziemy zarządzać tym wszystkim. I teraz to, jaką ty działkę będziesz miał, będzie zależało od wyniku tego sądu. A ten sąd najpierw, tak, zostanie określony na podstawie motywacji. Zobacz, jak ważne jest to, żeby pracować nad sobą i żeby to, co robisz, miało prawidłową motywację. Ja naspieprzałem kupę rzeczy w swoim życiu już i nagrody za nie nie dostanę. Rozumiecie, o co chodzi? Wiecie, co ja teraz robię? Inwestuję. Miłość. Ja mnóstwo rzeczy wykonałem nie z miłości. Nie z miłości, przyjaciele. I ja z tym już nic nie zrobię, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Rozumiecie mnie? Ja nic z tym nie zrobię. Ja wielu ludzi poprzyprowadzałem do Jezusa nie z miłości. Ja dzisiaj w ogóle to rozumiem. Tylko ja już z tym nic nie zrobię. Bo ja nie cofnę czasu. Ja kolejnych przyprowadzam z miłości. Bo zrobiłem porządek w swojej głowie. Okay? Ja dzisiaj kocham, ja w ogóle to wiem. Dzisiaj każdego człowieka, którego przyprowadzam do Jezusa, to przyprowadzam z miłości, bo ja sobie robotę zrobiłem w duszy mojej. Ja mam robotę wykonaną w środku. Dzisiaj jestem w pełni dowartościowany. Dzisiaj w ogóle nie latam za ludźmi. Dzisiaj nie mam rozwolnienia na to, że ktoś mnie nie słucha. Dzisiaj jestem luźniutki w tym wszystkim. Dzisiaj w ogóle wiem, o co kam, ale kiedyś nie. Pierwsza rzecz, motywację. Druga rzecz, posłuszeństwo prawdzie chrystusowej. To będzie drugi element tego sądu, czyli to, co ja robiłem, czy ono było zgodne z prawdą Chrystusową. Czy to było zgodne z prawdą? Czy to było zgodne z wymianą krzyżową? Czy to było zgodne z szeregiem zasad i reguł prawdy? Czy też nie? Wielu stanie tam przywódców przed Trybunałem Chrystusowym i Bóg im pokaże, to zobaczcie, kogo zapędzaliście do kościoła, jakich ludzi, z jakich okoliczności. Zobaczcie, co wy tam robiliście. Nazbieraliście ludzi, połowa nienawróconych, ściemnialiście ich po to, żeby byli w kościołach. Nigdy nie sprawdzaliście głębi duchowej tych ludzi. Ja sprawdzam głębię duchową każdego człowieka. Każdego człowieka. Ja się spotykam z ludźmi notorycznie. Jestem z nimi blisko. Uczę liderów, żeby byli blisko. Mówię, masz być blisko. Masz czuć pod drugiego człowieka. Mówię, ludzie, którzy są pod Twoim autorytetem, tak? Muszą być przez Ciebie prowadzeni do głębokości Chrystusowej. Bo my produkujemy uczniów czasów końca. A nie robimy zabawy z tego. Jesteś odpowiedzialny, żeby do tych ludzi przychodzić i mówić, jaka jest Twoja sprawa z Bogiem dziś. Opowiedz mi o swojej sprawie z Bogiem. Pociągnij go do tego. I trzecia rzecz, ilość uwolnionej mocy Bożego Ducha. Z tego zostaniemy rozliczeni. Bóg dał nam moc. 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 I zostaniemy rozliczeni z uwolnienia tej mocy. Ty masz w sobie reaktor jądrowy. Reaktor jądrowy. I to będzie trzecie kryterium. Motywacje, posłuszeństwo prawdzie Chrystusowej, ilość uwolnionej mocy Bożego Ducha. Na tych trzech kryteriach stanie sąd. Te trzy kryteria będą podstawowymi artykułami przed Trybunałem Chrystusowym. Co powiesz Bogu? Panie, mogłem uzdrawiać, ale nikogo nie uzdrowiłem. Bo czułem się niedowartościowany. Bo się wstydziłem. Staniesz przed Jezusem kiedyś, bo patrzysz Mu w oczy i powiesz, Panie, nie zrobiłem porządku ze swoją duszą, czułem się taki niedowartościowany, więc nie uzdrawiałem ludzi. A poza tym nie byłem pewny, czy na pewno uzdrawię. On popatrzy Ci miłośnie w oczy i powie, dziecko, co Ci mogę? Chciałem Ci dać więcej, ale na podstawie słów Twoich osądzę Cię. Na podstawie słów Twoich, na podstawie życia Twojego. On Ci nie będzie robił wyrzutu. On Ci miłośnie spojrzy w oczy i Ty sam sobie tam zrobisz wyrzut. Bo wiesz co? Bo w blasku tego ognia, rozumiesz, będziesz mógł powiedzieć tylko to, co jest prawdziwe. Tak, Boże, dostałem skarb, zawinąłem w chusteczkę i schowałem. Rozumiesz? chcę uwolnić całą moc, którą mam w swoim duchu, dlatego robię to, co robię. Bo zostanę kiedyś osądzony. Rozumiesz? Zostanę osądzony. Ja się nie boję. W ogóle. Ja się nie boję Boga. Ja Go kocham. Ja mam z Nim bliską relację, ale wiesz, o co chodzi? Chodzi o moją wieczność. To bardzo prywatna sprawa. Bardzo indywidualna inwestycja. Bardzo. To Twoja prywatna sprawa. Ty tam staniesz kiedyś na sąd. Zostaniesz rozliczony z Twoich motywacji, z funkcjonowania w prawdzie Chrystusowej i z uwalniania Bożej mocy. I co Ty powiesz? Panie, no ja nie wiedziałem. Nie wiedziałeś? Dziecko, przecież miałeś mojego Ducha Świętego. Panie, ja nie byłem taki odważny, taki dzielny. Ja Ciebie nie powołałem do tego, żebyś był taki. Ja Ciebie w ogóle powołałem, żebyś był sobą. Czy Twoi sąsiedzi już wiedzą, że umarłem za ich grzechy, czy też nie? Czy ludzie w pracy usłyszeli o mnie, czy nie? Do tego nie potrzeba było, dziecko moje, takiej odwagi. Trzeba było być sobą. Po prostu. Trzeba było być sobą. To jest sąd. Jakie będą płaszczyzny tego sądu? Życie osobiste i służba. W obydwu tych płaszczyznach życie osobiste i służba. To nie będzie jedynie służba, tylko wręcz taka bryła złożona z życia osobistego i służby. Bo Słowo Boże mówi, że życie chrześcijanina jest służbą Bogu. A więc to jest wymieszany produkt. Ty nie musisz być kimś, kto posiada jakieś szczególne obdarowanie, czy być człowiekiem, który posiada jeden z 5 urzędów Bożych. Absolutnie. Nie trzeba być ewangelikiem, żeby ewangelizować. Nie potrzeba być prorokiem, żeby prorokować. Bardzo przepraszam. Nie trzeba być pasterzem, żeby opiekować się ludźmi. Sorry. I nie trzeba być nauczycielem, żeby komuś dobrze doradzić. Nie trzeba. Trzeba serce mieć otwarte. I ruszać do przodu trzeba. I robić porządek w duszy, żeby motywacje były prawidłowe. Żeby nie robić niczego z niedowartościowania, z lęku, z załamania. Żeby się nie leczyć tym wszystkim. Trzeba się wyleczyć przez Ducha Świętego. I to jest w biegu, jak u nas w Warszawie. Leczysz się w biegu. Nie, że się wyleczę i tam później pójdę służyć. Ja mówię, człowieku, a skąd ty wiesz, że Jezus jutro nie wróci? Masz jakieś dowody na to biblijne? Czy jakiekolwiek? Nie wiadomo, czy nie wróci. Dzisiaj lecz się w biegu. Ja się leczę w biegu. Ja wychodzę ze swoich zaburzeń, pełniąc służbę apostolską. I wcale się tego nie wstydzę. W ogóle mi to nie przeszkadza. Co wychodzę ze swoich problemów, nie na co. Druga odsłona Sądu Wiecznego. Księga Jeremiasza, 30 rozdział od 3 do 9. Rzecz, o której mało kto się orientuje. To jest sąd utrapienia nad Izraelem podczas wielkiego ucisku. Księga Jeremiasza, 30 rozdział od 3 do 9. Sąd utrapienia nad Izraelem podczas wielkiego ucisku. To jest czas, kiedy cały Izrael będzie sprowadzony z powrotem do jego ziem. Przyjdzie czas kolejnej ekspansji. Izrael będzie wzrastał w siłę. Podczas kiedy Kościół będzie porwany, Izrael będzie w największej sile, jak kiedykolwiek był. Nigdy nie będzie tak silny jak wtedy. I nigdy nie będzie tak blisko Antychrysta. Wiecie, kto odbuduje świątynię? Kto odbuduje świątynię? Antychryst. czemu? Żeby odbudować świątynię Salomona. Trzeba doprowadzić do rzeczy, która jest niemożliwa. Pojednania Żydów z muzułmanami. Ponieważ świątynia jest w miejscu najpotężniejszego meczetu. Żeby odbudować świątynię, trzeba znieść meczet. I załatwi to najpotężniejszy, istniejący do tej pory na ziemi polityk. Największy humanista, Antychryst. Wejdzie na scenę jako ten, który jest w stanie zjednoczyć dwie z trzech najpotężniejszych religii świata. A w zasadzie będzie to połączenie trzech religii świata, bo chrześcijaństwo będzie również w tym tak naprawdę. Będzie jako persona zewnętrzna, ale będzie bardzo w to zaangażowana. I nastąpi pokój między Izraelem a muzułmanami. I nastąpi zgoda na odbudowanie świątyni. Jak dobrze śledzicie Pismo, badacie też, zresztą będę was o tym uczył, że jednym z głosów Boga do człowieka jest historia Izraela. Trzeba na to się przyglądać, uczyć się z tego. Izrael jest zegarem czasu. Zegarem. To jest zegar czasu. Jedną z głównych funkcji istnienia Izraela jest tam zegarem czasu. Czasu wiecznego. Antychryst to odbuduje. Cały Izrael będzie tam sprowadzony. I teraz nastąpi wielki ucisk. Kościół zostaje porwany i następuje wielki ucisk, czyli czas narodowego zagrożenia i strasznej niewoli. Izrael w największym swoim, w stanie największej ekspansji zostanie w konsekwencji zaatakowany przez tych, którzy nie będą zgadzali się z pojednaniem Izraela i muzułmanów. I Izrael będzie dziesiątkowany wtedy. Będzie to największa jakby pożoga Izraela. I ona jest w Księdze Jeremiasza 30:39 opisana jako sąd. To jest sąd nad Izraelem. Tak będzie osądzony naród izraelski. I Bóg osobiście ocali Izrael. On go ocali. Ponieważ Bóg jest prawdą od A do Z. I On zamanifestuje się jako ten, który ocala Izrael. Będzie to pod koniec ucisku, kiedy my zejdziemy. Zgadnijcie, jak On ocali ten Izrael. Sam tu znowu zejdzie. A my razem z Nim. Zejdzie w wielkim triumfie. Centrum całej ziemi będzie wielkie. Tam stanie tron Jezusa i rozpocznie się 1000-letnie królestwo. A on ocali Izrael. Oczywiście każdy Żyd będzie musiał osobiście oddać życie Jezusowi. To jest rzecz oczywista, to jest rzecz jasna. Natomiast jest to odsłona sądu wiecznego. Cała ta sytuacja, która będzie podczas wielkiego ucisku związana z Izraelem, jest opisana jako sąd. No bo wszystko musi zostać osądzone. Również odrzucenie Mesjasza musi zostać osądzone. Tak jak człowiek odrzucający Mesjasza jest osądzony, tak naród odrzucający Mesjasza będzie osądzony. Ponieważ Bóg jest sędzią wszystkich. Dalej On też mówi, ja jestem tym, który rani i ten, który leczy. To się tutaj okaże właśnie na Izraelu. On go sam wyswobodził. W Ewangelii Mateusza 25:31-46 widzimy trzecią odsłonę sądu wiecznego. Sąd nad nieżydowskimi narodami pod koniec wielkiego ucisku. Ewangelia Mateusza 25, 31, 46. Zagadkowa informacja opisana w Ewangelii Mateusza na temat rozdzielenia owiec kozłów. Wielu ludzi się zastanawiało, cóż to takiego jest za opis. Wprowadzano mnóstwo dywagacji. A to jest sąd nad nieżydowskimi narodami pod koniec wielkiego ucisku. Cały czas pamiętajmy, że nas nie ma w tym kotle. To się wszystko dzieje bez naszego udziału. Sąd ten nazywa się sądem przed tronem chwały Chrystusowej. Taka jest jego nazwa. Jest to pod koniec wielkiego ucisku, tuż przed rozpoczęciem się tysiącletniego królestwa, czyli tuż przed naszym zejściem na ziemię. Jakie są kryteria tego sądu? Będzie to postawa intencyjna wobec Żydów jako dowód oddania życia Bogu podczas wielkiego ucisku. Bardzo ważna informacja teraz. Zacząłem ten temat wczoraj, dzisiaj chcę dopiąć go na ostatnim dniu. Jednym z dowodów oddania życia Bogu ludzi podczas wielkiego ucisku będzie opowiedzenie się nie tylko za Bogiem, jako za osobą, nie tylko za Jezusem, jako Mesjaszem, ale też za Żydami. O tym mówi Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 31-46. Tutaj Jezus mówi tak. Chodźcie wy, którzy, gdy byłem głodny, daliście mi jeść, gdy byłem spragniony, daliście mi pić, gdy byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. I padają do niego pytania. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, spragnionym, w więzieniu? Tutaj Jezus używa parafrazy i mówi tak. To, co uczyniliście jednemu z moich braci. Teraz posłuchajcie, bardzo ważna rzecz. Kiedy Jezus to mówi? Przed swoim śmiercią na krzyżu, przed zmartwychwstaniem. Nie ma nikogo narodzonego z Bożego Ducha. Kim są jego bracia? Żydzi. On tu mówi o Żydach. Jest to prorocza informacja o tym, że będzie sąd nad nieżydowskimi ludźmi, nad ludźmi, którzy nie są Żydami, podczas wielkiego ucisku. Ci ludzie, którzy okażą Żydom przychylność, będą traktowani tak samo, jakby wybrali Jezusa jako Pana i Zbawiciela. O tym mówi to słowo. Cokolwiek im uczyniliście, mnie uczyniliście. Pomagając im, dotykacie mojego serca. A więc nie tylko będzie ważne to, żeby ludzie powiedzieli Bóg, wierzymy w Boga. Uznajemy Jezusa jako Mesjasza, tak? Ale też dowodem na to, co będzie bardzo trudne, bo będzie groziła za to śmierć, ponieważ Żydzi będą prześladowani po całej ziemi. Rozumiesz? Opowiedzenie się za Żydami. To będzie trochę podobne do czasów, kiedy działała trzecia Rzesza. Powiedzenie, że zna się jakiegoś Żyda, że ma się w rodzinie Żyda, że jest się w ogóle spokrewnionym, czy też się sympatyzuje z grupą Żydów, groziło ci śmierć. Druga wojna światowa była pewnego rodzaju też proroczą informacją, jak będzie podczas wielkiego ucisku. Będą proste pytania. Zatrzyma cię policja na ulicy i powie tak, szanujesz Żydów, czy nie szanujesz? Rozumiesz? Wielokrotnie nie będziesz zapytany, nie będzie człowiek zapytany, czy ty wierzysz w Jezusa, tak? Mówi, jesteś za Żydami, czy nie za Żydami? Bo Żydzi będą uznani za najbardziej niebezpieczną rasę, gatunek. Będą niechciani przez całą ziemię. Będą plugawieni, niszczeni. I każdy, kto się za nimi opowie, będzie tak samo plugawiony i niszczony jak oni. I tu się okaże wytrwałość. Rozumiecie, jaka będzie trudność przyjęcia ratunku w czasie wielkiego ucisku? Jak powiedziałem, nikt nie będzie przekonywany o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Będzie tylko kwestia intelektualnego przyjęcia Boga jako osoby, Jezusa, tak, jako Mesjasza, ale i jakby określenia się, że jest się prożydowskim. Przecież dzisiaj, kiedy na ulicach krzyczymy, tak, że Jezus jest Żydem, ja widzę, jakie jest poruszenie człowieka. Ja specjalnie do Ciebie na całą ulicę puszczam Szalom Alechem albo inne rzeczy, rozumiecie, na cały regulamin, tak? To w tym faszystowskim narodzie, to jest faszystowski naród, to jest tak antysemicki naród, że się wpadł w mieście Polacy. Jakie to poruszenie, nieraz w ogóle czułem, mówię dobrze, mówię teraz mówię, tańczymy, mówię żydowskie pieśni, rozumiem, zaczęliśmy tańczyć żydowskie pieśni, to w ogóle były takie manifestacje, teraz z rękami do nas lecieli. Ja mówię, a boli? A na tronie wszechświata siedzi Żyd. A tam jak w Częstochowie głosiliśmy i szła bojówka faszystowska. Tak? Zatrzymany był ten, i szła bojówka faszystowska, ja stałem w koloradce na koszu na śmieci i krzyczałem, że na tronie wszechświata się stoi Żyd. I patrzyli, w ogóle tam ze stuli szło. No nie? Agata śpiewała już, nie będziemy więcej chodzić wokół Jasnej Góry, a ja krzyczałem, że Jezus jest Żydem. A oni tam szli na robotę. No Kuba! Człowieku jak końce. Ale podczas wielkiego ucisku za to, że się opowiesz za narodem żydowskim, będą mogli ściąć głowę. I tu się okaże, tak? Dlatego to Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich, kiedy? Wtedy, kiedy byli prześladowani, kiedy byli głodni, Żydzi nie będą mieli żadnych praw podczas wielkiego ucisku. Żadnych praw. Ich sąd będzie rozłożony przez okres całego wielkiego ucisku. Na początku ich chwała będzie wielka. Będą myśleli, że zbudowanie świątyni i składanie na ponowne składanie ofiar przyniesie im splendor. Jakże się pomylą. Antychryst, który pomoże im w tym wszystkim, następnie jako pierwszy stanie przeciwko nim. Dlaczego? Bo co mówi słowo? Co w tej świątyni będzie? No co? Pamiętacie? Bestia. Tak! To jest taki patenciarz. On im odbuduje świątynię, a następnie ją splugawi i zrobi z niej miejsce oddawania kultu szatanowi. To mówi nam słowo, trzeba Biblię czytać dokładnie. Rozumiecie? To nam pokazuje Słowo Boże. A więc co on robi? On najpierw bierze Żydów jako sprzymierzeńców, buduje ich, ten polityk. Wiele lat będzie na to pracował, aby jednoczyć mentalność żydowską z muzułmańską, a chrześcijanie będą bili brawo przy tym wszystkim. Rozumiecie? Wielki humanista powstanie. Powstanie świątynia. Rozpocznie się, w Izraelu będzie jakby wielka chwała. Zrobiliśmy coś, co w ogóle trwało tysiące lat, tak? I następnie nastąpi załamanie koniunkcji. On przygotuje wszystko. I Żydzi staną się, tak? Jak zwierzyna łowna. I teraz narody nieżydowskie będą miały nie lada zadanie. Rozumiecie? One będą miały nie lada zadanie. Już nie będzie przekonywania o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Będzie tylko uznanie faktu, że istnieje Bóg. Będzie uznanie faktu, że Jezus jest Mesjaszem, bo historia o nim będzie wszystkim znana. I co w praktyce? Teraz jak my to spraktykujemy? Bo nie możemy tego spraktykować. Realna pomoc braciom Jezusa. Realna pomoc jego braciom. Tak. I ci, którzy, tak jak za czasów Hitlera, będą ukrywali Żydów, pomagali Żydom. Tak? Będą na tym sądzie oddzieleni jako owce. Rozumiesz? Będą podniesieni do rangi synów i córek Bożych. Chcę, żebyście rozumieli te rzeczy, żeby to się nie wymykało z naszych głów. Żebyśmy nie mówili, a jak to będzie, a jak tamto będzie. Bo też jak jesteście ludźmi, którzy usługiwać będą innym ludziom. Chciałbym, żebyście nigdy nie stanęli w miejscu, nie będziecie potrafili rozmawiać z ludźmi, bo ludzie będą zadawali wam bardzo wiele różnych pytań. Ja chcę teraz chwilkę zostać na sytuacji podczas wielkiego ucisku. Ci, którzy oddali życie Bogu i stracili przez to swoje życie, odchodzą do Boga i odpoczywają w Nim aż do czasu sądu przed wielkim białym tronem. Tam otrzymują, jak inni chrześcijanie, nowe, uwielbione ciała i nagrody. Ci, którzy oddali życie Bogu podczas ucisku, dotrwali do końca ucisku. zostaną osądzeni przez Jezusa przed tronem Jego chwały na podstawie intencji wobec narodu żydowskiego. Dostaną nowe, uwielbione ciała i nagrody. Ci, którzy nie oddali życia Bogu podczas ucisku, dostaną nowe ciała, wiecznie cierpiące, ciała haniebne. Zostaną osądzeni na podstawie swoich intencji i zachowań wobec Żydów i natychmiast wrzuceni do Gehenny. O tym mówi nam objawienie z całości Słowa Bożego. Wszystko dzieje się na wręcz złączeniu, na końcówce wielkiego ucisku i początku tysiącletniego królestwa, czyli naszego zejścia wraz z Jezusem tutaj na ziemię. Kolejny element opisany w objawieniu Jana w Apokalipsie, w 20 rozdziale od 7 do 10. To sąd nad diabłem. Demonami i ludźmi zwiedzionymi przez niego pod koniec tysiącletniego królestwa. A właściwie zostawię to na sam koniec, bo widzimy tutaj jeszcze w objawieniu Jana 21:15, tam to sobie zostawcie na chwilę później, w objawieniu Jana 21:15 sąd przed wielkim białym tronem, o tym zapomniałem. Jest to sąd nad pozostałymi zmarłymi nie należącymi do Boga. Objawienie Jana 21:15. Sąd nad pozostałymi zmarłymi nie należącymi do Boga, zwany sądem przed wielkim białym tronem. Czwarta odsłona. Tam mamy ciekawe rzeczy. Widzimy, otwarte są dwie księgi. Jedna jest to Księga Życia, druga Księga Uczynków. W Księdze Życia są zapisane imiona osób, które odrodziły się z Bożego Ducha. Więc nas. Wśród tych ludzi nie ma ani jednej osoby, która jest zapisana w tej księdze. W związku z tym każdy z nich w ciele haniebnym, w ciele cierpiącym staje przed wielkim białym tronem i jest sądzony na podstawie uczynków zawartych w drugiej księdze. Druga księga to księga uczynków. Księga dobrych i złych uczynków. Są tam zapisane wszystkie dobre i złe uczynki ludzi, którzy nie oddali swojego życia Jezusowi. I na podstawie zestawienia z tej księgi zostaje wyznaczona kara, czyli jakość cierpienia w Gehennie. Będą tam bardzo różni ludzie. Jedni będą mieli bardzo dużo dobrych uczynków, bardzo mało złych. Oni otrzymają według sprawiedliwości Bożej, sprawiedliwości na poziomie ludzkim. Sprawiedliwość na poziomie ludzkim jest sprawiedliwością odkrytą przez Adama i Ewę na początku. Dobro i zło. A więc im więcej będzie dobra w ich życiu, tym lżejsze cierpienie. Ale wszystko będzie się odbywało w Gehennie. Ponieważ Bóg jest Bogiem, który działa zgodnie z objawieniem, czy też przyjęciem objawienia człowieka. Nie chcieli Jezusa, a zatem chcą drzewo poznania dobra i zła. Ich prywatna sprawa. I tyle. Ci, którzy będą mieli więcej złych uczynków, natężenie cierpienia będzie większe. Bo byłoby to czysto po ludzku niesprawiedliwe. Gdyby na przykład taka postać jak Adolf Hitler, jeszcze się nie nawrócił, bo też nie wiemy, ale na przykład cierpiał tak samo, tak? Jak zwykły, porządny Kowalski, w cudzysłowie, który po prostu nie przyjął Jezusa, ale był zawsze dobrym ojcem, dobrym mężem, dobrym człowiekiem. On będzie cierpiał zupełnie na innym poziomie, ale będzie w Gehennie. Razem z Hitlerem. W innej celi. Hitler będzie w więzieniu zaostrzonym rygorem. Ten będzie w ośrodku półotwartym. No i ostatnia informacja na temat sądów Bożych. Sąd nad diabłem i demonami i ludźmi zwiedzionymi przez niego pod koniec tysiącletniego królestwa. Podczas tysiącletniego królestwa też chcę powiedzieć o pewnej sytuacji. Kim są ludzie zwiedzeni podczas tysiącletniego królestwa? Bo to jest ciekawa rzecz. Ten sąd jest opisany w Objawieniu Jana, 20 rozdział od 7 do 10, ale historia tych ludzi, kim oni są, jest opisana w Księdze Izajasza 65:20. I chcę przeczytać Izajasza 65:20, żebyście mieli jasność. Bo to jest też taka rzecz, która nurtuje wielu chrześcijan. 65:20. 65. 65:20. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. I cały aspekt objawienia Izajaszowego tutaj dotyczy ludzi, którzy będą tutaj na ziemi, podczas tysiącletniego królestwa. Będziemy my, jako ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, połączeni ze wszystkimi tymi, którzy w krainie śmierci kiedyś poddawali życie Jezusowi, połączeni z tymi, którzy otrzymali nowe ciała podczas wielkiego ucisku. I widzimy tutaj jakąś przedziwną formułę, że pojawiają się tam jacyś też ludzie. Powiem tak, to jest mega zagadkowa rzecz, ten element. Kim oni będą? Jest napisane, że szatan zwiedzie Goga i Magoga. To sformułowanie Gog i Magog odnosi się do tej grupy ludzi. I ja powiem tak, ja w ogóle nie uważam osobiście, że to będzie jakiś gatunek ludzki. Ja nie mam do tego do końca przekonany. Ponieważ Pismo Święte, ono nam zamyka wszystkie furtki w tym temacie. Bo w tym okresie tam nie bardzo widać, żeby ktokolwiek mógł inny się utrzymać. Tam nie bardzo kto jest. Natomiast jest tam jakaś rasa. Coś tam jest. Coś to jest. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Kim są ci, że niemowlę jest opisany starzec. Jest to coś stworzonego. Co to jest za stworzenie? Ja nie wiem, co to jest za stworzenie. I przejrzałem wszystkie możliwe objawienia w tym temacie, jakiekolwiek kiedyś ludzie mieli. I w ogóle nie ma logicznego wyjaśnienia na to. Kim są te osoby? Co to jest za formacja Gog i Magog? Co to jest za gatunek też? Co to w ogóle jest? Wiele słyszałem teorii, co to jest. Nie chcę tymi teoriami się dzielić, bo one są niepewne. One nie mają żadnego potwierdzenia w logice, takiej duchowej logice. Co to jest? Nie wiem. Wiem, że to coś, to nie jest Kościół. I to nie są sprawiedliwi z wielkiego ucisku. Nie są to ci, którzy przyjęli Jezusa w zaświatach. Ludzie nie będą się już rozmnażać, bo jest napisane, że będą jako aniołowie. Co to są za stworzenia? Nie wiem. istnieje jedna opcja. Jedna opcja, która mówi tak, że jest to pokolenie dzieci, które dorosło, które zostało zachowane podczas wielkiego ucisku. Nie dostali się w ręce Antychrysta, nie dostali się w ręce, bo to dzieci były. One nie miały też możliwości pomocy Żydom, wyboru i tak dalej. Mówi się w ten sposób. Jedni tak twierdzą. Inni twierdzą, że już tutaj pojawia się pierwsza wzmianka jakiejś cywilizacji, która się pojawia na Ziemi. Ja osobiście nie mam naprawdę zdania na ten temat. Ja nie wiem. Obydwie rzeczy są bardzo prawdopodobne. Obydwie są bardzo prawdopodobne. Jest prawdopodobne, że będą to dzieci, że było masy dzieci były podczas wielkiego ucisku. Małych dzieci, które nie mogły spełnić kryteriów, o których mówi nam słowo, bo były za małe. Były też na tyle nieszkodliwe, że całe formacje, które w tamtym czasie funkcjonowały, polityczne, związane z Antychrystem, one nie interesowały się tymi dziećmi. Powstaje sporo filmów fantastycznych, mówiących w ten sposób, że w czasach apokaliptycznych, tak, będą masy dzieci. I te w ogóle filmy też powstają w wyniku tego rodzaju objawień. Takich objawień, analizy, że tak powiem, bo objawień to jest źle powiedziane. A więc jest możliwe, że to będą takie grupy dzieci. Bo to by, na to by wskazywała duchowa logika zjawiska. Bo jako ludzie dorośli tutaj nie ma prawa nic przetrwać. Tu nie ma prawa nic przetrwać. Widzimy, że to jest już po sądach bożych. Widzimy, że, rozumiecie, jeszcze przez ręce Antychrysta rzeczy się przemkną. Przez sądy boże nic się nie przemknie. Mamy już po sądach bożych. Tu się nic nie ominęło. A więc jedynie dzieci, co przychodzi jednej grupie teologów do głowy. Jedynie dzieci. Raczej się skłaniam do tych dzieci. Ja się osobiście do tego bardziej może skłaniam. Istnieje też teoria, że już teraz się pojawia na ziemi, pojawiają się jakieś, ktoś, kto jest zupełnie z innej cywilizacji. Nie wiem tego. Jakkolwiek to coś, tak, to będzie ta przestrzeń społeczna Goga i Magoga. My jako Kościół, jako ludzie w uwielbionych ciałach będziemy rządzić z Jezusem, będziemy już brać autorytet na przestrzeni ziemi, będziemy krok po kroku ogarniać wszechświat. Centrum dowodzenia będzie w Jerozolimie, prawda? Ale jakby w tym czasie szatan, jak czytamy w Biblii, jest związany i wrzucony do otchłani na 1000 lat. Po 1000 lat on jest wypuszczony, jakby wychodzi stamtąd. Tak? No i widzicie, no mamy 1000 lat. Przez 1000 lat bo my jesteśmy już nieśmiertelni, czyli nasze ciała są nieśmiertelne, my rządzimy, zasuwamy tutaj w zasadzie jako bogowie na tej ziemi, już pod autorytetem Jezusa. Ale pokolenia jakieś rosną, ten Gog i Magog. To jest ktoś, kim my już tu zarządzamy na ziemi, więc albo jest to pokolenie tych dzieci, albo są to już jakieś obce cywilizacje, ale jest to na pewno coś, co zostaje zwiedzione przez szatana. To on to coś zwodzi. On z tego czegoś robi armię swoją. On z tego czegoś robi armię. I ta ostateczna walka pod Armagedonem to jest ta walka z szatanem, jego demonami, zbuntowanymi aniołami również i tym Gogiem i Magogiem, czyli tą w ogóle formacją społeczną. I on tam zostaje, diabeł totalnie pokonany, to wszystko jest w ogóle zawinięte, wrzucone do Gehenny. I tutaj następuje koniec tysiącletniego królestwa, w tym momencie. Ale ta wzmianka jest wzmianką nie do końca jasne, czy to będzie te pokolenie tych dzieci, czy to będzie jednak jakaś cywilizacja. Podczas końca Armagedonu ci wszyscy, którzy tam byli z tej grupy Goga i Magoga, w momencie pokonania natychmiast otrzymają, jakby ich ciała się zamienią w ciała wiecznie cierpiące i razem z szatanem, demonami, śmiercią wszyscy zostają rzuceni do Gehenny i rozpoczyna się zupełnie nowa era i również kończy się Biblia. W tym momencie kończy się objawienie ludzi, którzy spisywali Pismo Święte. Widzimy tutaj jeszcze jedynie wzmiankę o tym, że będzie nowe niebo i nowa ziemia. Widzimy informację, że zejdzie najpierw na ziemię nowe Jeruzalem, że stąpi jakby to miasto, które będzie tak potężne, ono stanie się jakby centrum na początku na tej ziemi, pewnej jakby... Ja też do końca nie rozumiem filozofii tego zjawiska, bo tutaj to jest sytuacja taka, że ten Nowy Jerozolem tutaj powstaje, prawda? A w konsekwencji totalnie ziemia zostaje potem zutylizowana, czyli to też jest okresowe te działanie w tym tego Nowego Jerozolimu. Co potem będzie, to już nikt nie wie. Już nikt nie wie. Ludzie, wiecie, oczywiście ludzie snują rzeczy, snują dobrze, ale jest to tak już w tym momencie cienkie, te objawienia są takie słabe. Ja nie mówię, że one nie będą się poszerzać, natomiast na dzisiaj, tak, one są bardzo cienkie, co się dzieje później. Generalnie wszystko zostaje, jakby sąd zamyka te zjawiska. Ja chcę też, żebyście zobaczyli filozofię sądu, o tym mówimy, ten sąd zamyka zjawiska. Więc widzimy tak naprawdę Boga, który rozpoczął ten sąd w zasadzie 2000 lat temu w Chrystusie Jezusie. Czyli ten okres zamknięcia tego przedziału, on jest uruchomiony przez cały czas. On trwa. Jesteśmy w tym okresie realizacji sądów Bożych. Jesteśmy w tym okresie realizacji sądów Bożych. Ja myślę sobie tak, dla mnie świadomość sądów Bożych jest bardzo wyzwalająca. Mnie to wyzwala. Wyprowadziło mnie to w ogóle z kanału pewnego, w którym byłem. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie bardzo trudną rzeczą w życiu jest funkcjonowanie w niepewnościach. Niepewność mnie rozwala. Tak, zabija. Niepewność zabija moją duszę. Niepewność. Ja nienawidzę się domyślać rzeczy. Ja nie znoszę żyć w stanie jakiejś niepewności. Moje badania związane z sądami Bożymi, one zaczęły wynikać przede wszystkim z tego, że ja szukałem głębi poczucia bezpieczeństwa. Informacja o Bogu, który jest sędzią i o całym systemie sądów daje jakby domknięcie poczucia bezpieczeństwa. Że to nie jest Bóg, który gdzieś coś przeoczy. Że to nie jest Bóg, któremu coś ucieknie. Z drugiej strony, że to nie jest Bóg, który nie zwraca uwagi na coś. Dla mnie to była bardzo ważna informacja, ale to nie jest to, że ja jestem w Chrystusie Jezusie, to nie jest to, że Bóg nie zwraca uwagi na życie moje. Że tam ja sobie mogę coś i że to będzie bez konsekwencji w ogóle. To nie będzie bez konsekwencji. To też bardzo mnie zmotywowało, rozumiecie, do odpowiedniego działania mojego w życiu. To, że jeżeli ja będę robił rzeczy krzywo, no to ja nagrody nie dostanę. To będzie miało cholerne konsekwencje w wieczności. Rozumiecie? To jest troszkę tak jak z młodym człowiekiem, który mówi, po co mi studia, nie będę szedł na studia, nie posyłaj mnie, nie każ mi się uczyć. Wiesz o co chodzi? Wiesz, jak on ma 15 lat, a co mnie obchodzi, to będzie w przyszłości. Ja mówię, wiesz co? To ważne, co będzie w przyszłości. Dzisiaj masz 15 lat, masz w nosie, co będzie w przyszłości. Ale to od tego, czy ty skończysz studia, czy ty zrobisz, czy ty nabierzesz wiedzy, czy ty w ogóle zrobisz, w cudzysłowie mówię, tak? Czy ty zrobisz w ogóle jakąś robotę ze sobą teraz, będzie zależała twoja przyszłość. I dokładnie jest tak samo w temacie w ogóle informacji o sądach. Ja dzisiaj wiem, że informacja o sądach, ona doprowadziła moje życie do wypionowania. Do wypionowania. Ja przede wszystkim dzisiaj nie mam setek pytań, które miałem kiedyś, a po drugie ja się czuję bardzo bezpiecznie, po trzecie ja się czuję mocno zmotywowany. Mocno jestem zmotywowany. Bo to już nie jest takie też, że ja wstaję rano i mam wiedzę, o, lajcik. Nie. Ja inwestuję w moją wieczność. Ja idę po koronę. Idę po koronę. To, co będę dzisiaj mówił, to jak się będę dzisiaj zachowywał, to jak będę dzisiaj kochał przede wszystkim, tak? To jest kwestia, tak? Tego, jaką ja nagrodę na przykład otrzymam. A poza tym te wszystkie inne sądy dają mi taką informację o tym, że Bóg, tak? To jest naprawdę postać mega zorganizowana. I że jak On coś zaczyna, to On coś kończy. I ta informacja, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś, jutro ten sam, to jeżeli, to kiedy ja czytam o sądach, to mi się to tylko wszystko zamyka w jedną klamrę. Mówię, aha, Jezu, to tu nie ma, że coś namógnie. Nie ma. Nie mam czegoś